been fighting our whole lives. Today, the rebellion dies. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii Battlefronta 2. Dziś, nie wyjątkowo, gramy Luke'em Skywalkerem, nie Aiden Versio. Dziś Luke Skywalker będzie głównym bohaterem odcinka. Mamy zbadać Pilio, planetę nową, niedawno dodaną do świata Star Wars. Już idę, Artur, już idę. Jaki słodki. No gdzieś. No się fajnie światło odbija. Tak, mamy zbadać Pilio. Misja to obserwatorium. Wiemy z poprzedniego odcinka, z przerywnika, że właśnie na tej planecie znajduje się obserwatorium od Imperatora Palpatina. O kurde. Co trzeba będzie z nim zrobić? Jeszcze tego nie wiemy. No siema. No i takie rzeczy to ja lubię. Myślałem, że ja tu będę smutnie sobie latał, tylko a tu widzę, mam przeciwników. A to co? A to co? Miecz świetny. Jakby nie wiedzieli. No siema. Snajperzy, wszystko najlepiej. Znaczy jestem ciekaw, czy... Ja sobie nie spoileruję, nie oglądam żadnych innych rzeczy. I mam nadzieję, że tu znajdzie gniema, bo ja nie mam droida przecież do otwierania. Chyba, że otwiera się jakoś inaczej. I jestem ciekaw, czy będziemy innymi bohaterami jeszcze prowadzić, a nie tylko Luke'em. Wygląda na to, że Imperium też czegoś. Czegoś. My nawet nie wiemy, czego szukamy. Jak oni mi się zlewają z tłem, no. No i co? Zaraz będę miał copyright z tej muzyki. Chociaż poprzednich się nie zdarzyły. Super. Więcej. Dobra, ja tu już umieram pomału. O, nie to. Kurde. Nie za dużo tu was? Ja już tu umieram pomalutku. Spieprzamy z nim. Eliminuję siły imperialne. No staram się, tylko ja tu umieram pomału. Ja pierdziele. Dajcie mi życie odnowić. Au, 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 no kurde, z przodu, z tyłu. Z czego ty bijesz? Na miecze świetlne się rzucacie, naprawdę. Nie wiem, co to o was świadczy. Najca, najca, najca. Najca. A i nic. Wszyscy... Tego chciałem. Ja też tego nie chciałem. Poczekajcie chwilę. Też tego nie chciałem, ale co no? Oni pierwsi za... Nie, dobra, ja pierwszy zaatakowałem, ale to jest... No. Luke Skywalker zawsze uderza pierwszy. O, tak powiem. Kurde, kaj my wchodzimy. Coś jest. Coś sprzecznego z naturą. Serio? Czy właśnie to mnie wzywa? A może chodzi o coś więcej? No, czyli jakieś poczucie mocy, jakaś siła ściąga tutaj Luka. No, okej. Okay. Słyszę strzały, tego tutaj chyba grzyby zjadają. What the fuck?
What the fuck? Dźwięk mi się niezbyt podobał. Chyba nie tylko mnie nie podoba się obecność Imperium. Ja nawet nie wiem, z czym oni walczą ty. Siema. Jak się ukrył. Czym wy się tu bijecie? O kurde. Te wieżyczkę to sobie możesz wsadzić gdzie indziej, no. Coś jeszcze jest, no właśnie. No strzelaj. No jakie? Słabe, no. Del! No właśnie, on został wysłany na tą misję z ramienia Inferno Squad. Madel? Halo! Halo, czy ktoś mnie słyszy? A ty kto? Usłyszałem krzyki. Chyba potrzebujesz pomocy. Potrzebuję. Myślisz, że jakoś mnie wyciągniesz? Dlaczego mi pomogłeś? Przecież prosiłeś. O matko jedyna, co to jest? Nie, to nie wystarczy. Lepsze to. Nie, zaczekaj! Super. Świetny pomysł, Del. Słyszałem o Jedi setki historii. Przerażali mnie w dzieciństwie na Coruscant, ale ty... Doprawdy? Jeśli mamy przeżyć, musimy sobie pomagać. No proszę. Współpraca... czegoś. Ja również. Rebeliantów z Imperium. Najwyraźniej spotkaliśmy się za sprawą mocy. Co za szczęście. Samo szczęście nigdy nie wystarczy. Jasne, moc. Przebiłeś się przez moich ludzi dzięki niej, czy może dzięki mieczowi świetnemu? Przykro mi. W zasadzie dzięki temu i temu. To dlaczego wciąż żyję? Nie dali mi szansy. Nie dałeś. O, proste. Ja jestem ciekaw. Swoją drogą, czym były te robaki? Te insekty. Wyciągniesz ten miecz? Bo się trochę boję. Wiem, że w historii Star Wars było parę insektów. Ja nie znam wszystkich. Znałem parę. Niedawno w zasadzie wprowadzone były Fuzjan Ward Hornet z planety właśnie Fuzjan. One były w kształcie ropuch, tylko że miały skrzydła jak ważki. I wiem, że te insekty, te Fusion Ward Hornet były bardzo jadowite. W zasadzie ich język był pokryty bradawkami z jadem. Ale to nie za bardzo ich przypomina. Oho, tu jest. Jo, komendor. Jestem naprawdę ciekaw, co to jest. Panie. Dlaczego te stwory nas atakują?
wściekły się. Wdarliśmy się do ich domu. No, nie mam czasu się im przyjrzeć. Jest jak beton. Zastyka na zawołanie. I rozpada się na zawołanie. Jak wchodzę w ten wodospad, coś się tak gliczuje lekko. Co, rozumiem, że to woda, ale no, jednak trochę tak... Dziwne to. Bursztyn jest bardzo suchy. Jest tutaj. Co jest tutaj? Zbliżamy się do obserwatorium imperatora. Więc dlatego tu jesteś. Spokojnie. Mam o, tam jest wejście. Odsłonię terminal. I jak? Lepiej. System obronny aktywny. Zegar zaczął klikać. Super. Twój system obronny denerwuje zwierzynę. No co ty? Czym wy jesteście? Słyszałem, znaczy czytałem kiedyś o średnich owadach. Rotwingi się nazywały. I one pochodziły z planety Nak Ubdur. Czy jakoś tak? Nie pamiętam do końca. Te robaki są bardzo niezadowolone. I wiem, że one żywiły się materią ludzką, organiczną. W zasadzie były padlinożercami. Kiedy znalazły ciało, to mogło nad nim całe chmary tego robactwa się znajdować. Ale naprawdę, te insekty są czymś nowym, więc... Chyba czymś nowym, o ile ja czegoś nie wiem. Ale jeszcze chyba nie ma żadnych informacji o nich. I Battlefront chyba też jeszcze tego nie tłumaczy, czym one są. A jest ich dużo. No patrzcie na to. Broindela. No to już blisko. Kurde. Broindela, kto miał broń? Już. Co zostało? Sorry, ja tu umieram. No, świetnie. A tego czemu nie rozwaliło? To jakieś sejsmiczne rzeczy wytwarzają, czy to te urządzenie? Super. Pewnie. Wskazanych pośpiech, Del. Bo ciężko mi to idzie. No rób to. Widzę, że nie mogę blisko przy nim stać, bo potem przerywa to. Ja o tym wiem. Robię co mogę. To fajnie. Ej, no gdzie ty lecisz? Co
cokolwiek jest tam w środku, nie podoba się robakowi. No i niczego tu nie ma. Jak mam się dostać do środka? Mamy klucz. Po co imperator miałby budować skarbiec otwierany wyłącznie mocą? A jak myślisz? Że ten, kto zniszczył zakon Jedi, potajemnie do niego należał? Nie. Mówię, że chłopiec na Coruscant bał się nie tej rzeczy, której powinien. Nie ma tu nic groźnego. Imperator chroni śmieci. To bezwartościowe. Nie do końca. A to co? Zatrzymam sobie ten kompas, jeśli pozwolisz. Mam rozkaz zniszczyć to miejsce. Czemu miałbym ci pozwolić? Bo cię proszę. Dzięki. Nie powstrzymam cię przed zniszczeniem skarbca. Ale nie sądzisz, że Imperium skrzywdziło dość niewinnych światów? Cieszę się, że cię spotkałem, Del. No i co teraz? Odchodzimy każdy w swoją stronę, udając, że nigdy się nie spotkaliśmy? Chyba nie zdołasz. Czuję w tobie konflikt. Oczywiście, że jest we mnie konflikt. Nie jestem ślepy. Wiem, do czego jest zdolne Imperium, ale... co mi zostało? Wybór. Rebelia? Nie. Wybór by być lepszym. Niech moc będzie z tobą. No. Ciekawie się to rozwija. Witamy, agencie Miko. Admirał zlecił ewakuację sojusznika z Vardo, z mojej ojczystej planety. Celem jest protektor Gleb, wysoka urzędniczka, która była mentorem agenta Haska i moim. Nie wiem, jaki to ma związek z operacją Popiół, ale pozostaje mi ufać admirałowi. Obrać kurs na Vardos. Robi się jeszcze ciekawe. No, co to jest? Seryjnie, co to jest? To nieugięty. Pomogliśmy mu na Fondorze. Co on tu właściwie robi? Cóż, przewozi ładunek. Transportuje te satelity. Moff Rave twierdzi, że są potrzebne do operacji Popiół. Nie ujawnił jednak jej celu. Admirał też nie. Już wiem dlaczego. Satelity skalibrowane. Wspaniale. Nie wzywałem pani, komandor Versio. Vardos to nasz cel? Jeden z wielu, tak. Czemu? Ta planeta i jej mieszkańcy, oni są lojalni wobec Imperium. To rozkaz Imperatora. Oczyścimy tę planetę, a potem inne. Strach położy się cieniem po galaktyce, a ta zapamięta, kto tu rządzi. To jest nasz dom. Imperium to jest nasz dom. A my wypełnimy rozkazy Imperatora! Nie wykonuję rozkazów, nieboszczyków. Otrzymałaś rozkaz ode mnie! Aktywować satelity teraz! Nie. Ruszaj na Vardos natychmiast. Prowadź tu protektor Gleb. To twój jedyny cel. To wszystko. Powiedziałem. To wszystko.
skontaktuj się z agentem Haskiem na Korwusie. Chcę z nim natychmiast porozmawiać. Ja nie wytrzymam konfliktu tylko w Delu, ale i w Aiden. O matko. To jest jakaś kolejna super broń, która niszczy planety, tylko że od wewnątrz. Co te satelity robią, panie? Znajdziemy protektor Gleb w archiwum. Za mną. Pamięta pani nasz cel, pani komandant? Ja tak łatwo nie zapominam, agencie. Ta burza jest nienaturalna. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Miejscowi muszą być przerażeni. To dopiero początek. Gdy ludzie zobaczą, co tu zrobiliśmy, cała galaktyka o nimi jest przerażenia. Nie tylko, że nie ratujemy dzieci. Cywile są nieistotne. Nasi ludzie ewakuują się pierwsi. To są nasi ludzie. To imperialna planeta. Powinniśmy ją chronić. No tak, no to całe oblicze Imperium tutaj wychodzi po raz kolejny. Dobra. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. W kolejnym odnajdziemy protektor Gleb. Dotrzemy do archiwów. I... liczę na jakiś zwrot akcji, bo Luke dobrze powiedział, że w Delu wyczuwa konflikt. W Aiden też on jest. Nie spoilerowałem sobie, ale to aż za bardzo wynika w zasadzie z tego, co tutaj się dzieje, że chyba jednak zmienimy strony konfliktu razem z Delem, a Husk zostanie przywódcą Inferno Squad. Tak mi się wydaje. Myślę, że tak będzie. To idzie w tą stronę. Ale cóż, zobaczymy jak to będzie. Przygodę kontynuujemy następnym razem. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.